Pomyślmy. Słuchajcie, najprostszym sterownikiem do maszynki CNC, która tutaj będzie już niedługo kończona, to będzie taka mała, jeszcze trochę zostało, bo jeszcze trzeba osie porobić, o oś Z na przykład mamy ją w ten sposób samo, że tak powiem, bez śruby, bez nakrętki, będziemy tam montować jeszcze tą nakrętkę. To kolejki, no i łożysko. Tutaj jeszcze jedno łożysko z drugiej strony trzeba obsadzić. Wszystko idzie w ramkę aluminiową, ale to nieważne. Najprostszym sterownikiem, tak sobie pomyślałem, że zrobimy na stepstickach. Te stepsticki to są rap-rap, nie? Ale one niekoniecznie muszą chodzić jako rap-rap. A dzisiaj opowiemy najprostszy możliwy sposób sterowania CNC maszyną, silnikami maszyny. A więc dobra, słuchajcie. Wszystko co trzeba zrobić, to ściągnąć sterownik do Arduino Nano albo Uno, to zależy jakie posiadacie. Tylko wyłącznie sterownik USB. Żadnych programów i żadnych... Można ściągnąć sobie, zainstalować ten sterownik w postaci po prostu całego Arduino, czyli ściągamy oprogramowanie Arduino, się instalują sterowniki. Tu mam jeszcze takiego klona Uno, ale na razie jego zostawiamy, bo niczego nie będzie nam tutaj potrzebny. Jest za duży. No dobra, wrzuciliśmy sobie sterowniki i w tej chwili musimy zobaczyć, podłączyć pod USB te wszystkie kabelki, ta cała pajączynka, to są na razie testy i te testy się odbywają w ten sposób, że następnym krokiem musimy ściągnąć też w opisie link do sterownika, oczywiście do sterownika Nano i do sterownika Uno bodajże tej podróbki, no bo tutaj mamy inny scalak do sterowania po USB. I to się cholernie różni. Znaczy się różni od oryginału, ponieważ tutaj jest inny sterownik, ja zostawię link do linku, że tak powiem, link pod filmem. Tak samo będzie link do oprogramowania. Oprogramowanie jest płatne, ale jest wersja darmowa. Tym, że na każde wczytanie tej wersji darmowej to nie jest jakaś tam 30 dni czy ilość tam 30 czy tam 50 razy w odpalenia. Tylko po prostu to się odbywa na tym, że zanim załaduje program, załaduje nam jakiś rysunek czy cokolwiek, no to musimy czekać chyba 5 czy 6 sekund. Jest takiej zwłoki i w tym czasie leci reklama wykup licencję, ale reszta programu jest w pełni otwarta. A mianowicie programik STL Cam. Wersja V11. Miałem dychę, ale ta dziesiątka nie obsługiwała Nano. Ściągamy sobie ten programik. No i co? I za chwileczkę tutaj ja odpalę sobie na pulpicie pulpit. Czekajcie, no gdzie to był ten pulpit? Okej, mamy tutaj ekran i mamy zainstalowane właśnie STL Cam. Odpalamy sobie tego STL Cam. Ustawiony jest, dobra, koncept PC. Tutaj sobie przyciągnę. Dobra, powinno być wszystko widać. O, wszystko widać. No i teraz tak, co musimy zrobić? Bo tutaj na razie to nic, no właśnie, nie będzie widać dokładnie. Bo wchodzimy w ustawienia, słuchajcie, tego programu STL Cam. Ja tutaj mam bodajże wersję 11.04, jakoś tam pierwszą lepszą ściągnąłem. No i co? Ustawienia. I tutaj możemy sobie ustawić ustawienia podstawowe, program CNC, czyli program, z którego będziemy korzystać, będzie korzystać nie my, tylko nasza maszyna. No i w sumie my będziemy wrzucać tam nasze projekty sobie. Zobaczcie, ma dużo funkcji fajnych, zewnętrzne obramowanie, wewnętrzne obramowanie, czyli jak płytki PCB tworzymy, to możemy sobie na przykład za pomocą pisaka zrobić, żeby tutaj ta funkcja,
żeby nam pisak pracował, a za pomocą wrzeciona, jeśli będziemy sobie rzeźbić, no to tą funkcję, żeby nam ścieżka w środku została. Może być grawerka, słuchajcie, czyli to, co wykonuje mazak na przykład, możemy sobie grawerować. Mamy rzeźbienie jeszcze w czterech osiach, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, no bo sterownik już nie może być na Arduino Nano, tylko musi być Mega. No i tak pewnie będzie w przyszłości, ale wam pokażę, jak najprostszy możliwy sposób wykonania CNC. Czyli jednym słowem tak, kupujemy stepsticki, one są w granicach na chyba, nie wiem, ja kupiłem chyba po 12 zł sztukę, wiem, że jest chyba 49 zł z przesyłką, zapłaciłem za 5 sztuk, jakoś tak, czy to nawet jeszcze taniej. Kupujemy Arduino Nano, jeśli mamy podróbkę, to nie szkodzi, bo mamy sterownik, ja zamieszczam link w opisie. Nie programujemy tego mikrokontrolera Nano Atmegi 328. To się programuje po prostu z tego programu CNC, czyli STL CAM wersja 11, tak jak widzimy. Dobra, pokazuję i objaśniam, jak programujemy. Podłączamy nasze Arduino do USB, instalujemy sterownik. Sterownik, jak już mamy zainstalowany sterownik, to musimy sobie wejść we właściwości menadżer urządzeń, słuchajcie, i tutaj w portach musimy zobaczyć, czy nasz Arduino jest podpięty i pod jaki COM. COM 5 USB serial jest podpięty pod COM. Zobaczcie, odpinam Arduino, momencik, żeby była jasność. O Jezu, no gdzie tam jeszcze, nie wynetam. Odpinam Arduino, nawet sobie stąd wypnę. Pach! Nie mamy tu nic. Jeśli tutaj mamy kłopot z zainstalowaniem, bo miałem zainstalowaniem, to musimy sprawdzić, którą mamy wersję Arduino. V3 ma... Nie, wszystkie V3, Arduino Nano V3, mają różne chipy, które się obsługuje właśnie H340, na przykład ten nasz CH340, ale są różne jeszcze końcówki, SIR, D, C. Mój ma akurat, żeby nie skłamać, muszę zerknąć pod lupą, bo to jest to samo, na tym samym mam zrobione UNO i na tym samym mam, bo to są nasze podróby, no, nie są oryginały, są tanie Chińczyki, że tak powiem, bo nic więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. No i ten ma H340G, a co widziałem, D i Q i jeszcze inne. Okej, okay. Jednym słowem tak, mamy COM 5, no to dobra, no to teraz wchodzimy w ten nasz program, ten STL, okej, okay. Mamy nasz programik, dobrze, to tutaj jakieś kilka razy dostał. Potrzebny troszeczkę, dobra. Wchodzimy, ustawienia i kontroler. Kontroler CNC i teraz tak. Kontroler, tutaj musimy wybrać sobie teraz tak, jakiego kontrolera używamy, bo możemy sobie zrobić na Medze. Zobaczcie, Arduino Mega, Arduino Nano, to tak jak my mamy, Arduino Uno, a mamy jeszcze tutaj kilka innych sobie producent tego oprogramowania, akurat Niemiec bodajże, bo jest pewnie w wersji dostępne po angielsku i po niemiecku. Ja mam akurat polską wersję, bo to sobie się ściągnęło i tam jest możliwość, ale nie jest pełna polska wersja, tylko po prostu podstawy są po polsku. Dobra, wybieramy Arduino Nano. Tu ustawiamy sobie COM, ten, który tam wcześniej zobaczyliśmy, COM 5, nie? No i co teraz robimy, słuchajcie, programuj kontroler. Jak najedziemy myszkę, zostawimy, to się pokazuje nam tutaj okno, którego właśnie nie widać na... U mnie widać, a na przechwytywaniu obrazu nie widać. Co my tutaj możemy zrobić? Ja może to przeczytam. Programuję kontroler firmware STL-CAM. Większość zmian parametrów na tej zakładce wymaga przeprogramowania kontrolera, aby zadziałał. No i dobra. Czyli jednym słowem tak. Tu. W tej tabelce z boku
mamy rozpisane wyjścia Arduino Nano, co, które, za co nam odpowiada. Czyli to będzie nasza ta sieczka Nina w tych kabelkach. Ja to zrobiłem na razie na płytce, żeby to sprawdzić. Na płytce stykowej. Tu mamy jeszcze dodatkowe instrukcje. Na przykład jak podpiąć kręcówki, na przykład, bo mamy tutaj wejścia, mamy raz, dwa, 8 wejść cyfrowych. Słuchajcie, ta z gwiazdeczką to odpowiada za wrzeciono, czyli to jest niby input, ale pod to podłączamy przekaźnik. Tutaj dalej w opisach tych instalacji, tutaj możemy sobie wejść na ich stronę, dokładnie się doczytać. Google przetłumaczy na polskie, na polski. No, będzie po polskiemu będziemy gadać. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, czyli klikamy kontroluj, programuj kontrolę. No i leci sobie programowanie, szybciutko, bach, bach, bach. Słuchajcie, się odpaliło kolejna strona ze sprawdzaniem, czy to nam działa. Ale, żeby to nam zadziałało wszystko, to musimy sobie jeszcze tutaj omówić te step sticki. A step sticki to omawiamy w ten sposób. Włączymy sobie dokładnie. Na przykład mamy oś X, oś Y, oś Z, DIR, czyli to jest nasz kierunek, w którą stronę ma się kręcić. Te piny odpowiadają za kierunek obrotu, w lewo, prawo. A step X, step Y, tylko się nie pomylić, że jak już zrobimy X-a A01, podłączymy już DIR-a do step sticka, no to żeby później Y-ka na przykład stepu nie podłączyć pod X-a, nie? Bo to się będzie mylić po prostu. Tu się nic nie zepsuje, czy podłączymy w lewo, czy w prawo, abyśmy plusa z minusem nie pomylili. Dobra. I tak samo podłączamy do step sticka. Zaraz otworzymy sobie tutaj step sticka. Opis. A, opis mam tutaj, bo mi przyszło razem ze step stickiem o takie, o zwykłe, jak to podłączyć. Słuchajcie, czyli jednym słowem podłączamy tam. Pod te cztery piny tutaj po tej stronie jest wszystko rozrysowane. To jest dosłownie takie maleństwo. I to jest produkt polski. Polskie step sticki, słuchajcie. Praktycznie ten radiator to jest na sztukę, bo on tutaj do niczego nie jest potrzebny, ponieważ ten step stick 1,5 ampera bez radiatora przynosi. 2 ampery to jest jego nominalna moc. Ustawiamy sobie napięcie tym potencjometrem, który tutaj z boku jest. Wiem, czy to będzie widać, czy nie? O tym malutkim. Prąd ustawiamy w trakcie, gdy maszyna nie pracuje, a są podłączone wszystkie silniki. Bardzo prosto. Wszystkie silniki. Jeden silnik i jeden step stick, czyli jeden kontroler obrotów, taki malutki, weźmy mi Arduino, i jeden silnik. I wtedy ustawiamy, podpinamy zasilanie silnika, przez zasilanie silnika tutaj podpinamy amperometr i ustawiamy podpórkę. Ja już sobie tutaj ustawiłem, bo te silniczki są bardzo małej mocy, słuchajcie. To są silniki, o, żeby wam nie skłamać. I to jest ból, bo one są sześcio, nie? Sześcioprzewodowe. Bardzo łatwo to wyczaiłem, które przewody do czego mają iść. Dwa to są te środkowe, dwa zielone akurat nie są do niczego potrzebne. Tak tutaj są obcięte, są zielone, są poobcinane. Dobra, czyli jednym słowem tak. Wgraliśmy już oprogramowanie, zaprogramowaliśmy kontroler i teraz tak, ustawiamy sobie ilość kroków silników. No to już jak mamy dobre silniki, to sobie możemy, mamy w nocie katalogowej silnika, mamy ustawiono ile on ma kroków na obrót. W tym, że trzeba jeszcze pamiętać, że te step stick, ten nasz sterownik też ma możliwość dzielenia. Ale to już wszystko wyjdzie w praniu. Na razie tylko ja tutaj sobie te silniki to ustawiam 500. 500. 500.
No i teraz tak, 5 mm na jeden obrót niby ma robić, a ja go sobie ustawiam, to o, tutaj ustawiamy sobie skok na śrubie CNC. Ustawiamy go na 2 mm. Akurat tutaj, bo będzie bardzo dokładnie. No czy ona będzie wtedy silniejsza, zależy. Tutaj ustawiamy śrubę, dystans na obrót, czyli ile ma się przesunąć coś tam na jeden obrót, ale to już przy obróbce. Okej. Okay. Dobra, to zaprogramowane. Tutaj podłączyliśmy te kabelkami sobie te styczniki, tak jak ma być. Wejście. Słuchajcie, nie zerujemy maszyny, dopóki nie będziemy mieli podpiętych kręcówek. Tu jeszcze jest taka możliwość, ten program obsługuje dotyk, czyli ADC, czyli możemy sobie podłączyć czujnik na przykład na zasadzie potencjometru z dźwigienką. I ta dźwigienka będzie sobie dociskać, ta rezystancja się nam będzie tutaj zmieniać, jeśli tutaj sobie coś tam pójdzie. I na przykład tu mamy potencjometr, mamy dźwigienkę, tylko zaraz, momencie, że jakiś potencjometr. A, obojętnie. Słuchajcie, o, jak fajnie się złożyło, że tu wszystko jest na miejscu. Mamy tutaj sobie potencjometr, dajmy na to obojętnie tam jaki. Podłączamy sobie ADC1. No i teraz zjeżdżamy sobie, to montujemy koło wrzeciona, wrzeciono dojeżdża i nam obraca. Możemy zastosować inne potencjometry, inne czujniki. Ja tutaj pokazałem tak na razie pi razy oko na potencjometrze, ale są czujniki z tą igiełką taką, nie? I ta igiełka wsuwając się mierzy na przykład, podaje nam sygnał właśnie ADC, ale to już w następnych odcinkach. Zaprogramowane, Arduino Nano, podłączone, słuchajcie, jedziemy, moment, o, tak, powiększymy to sobie tyle, żebyście widzieli. Teraz tak, co ja tu jeszcze muszę zrobić? Musimy sobie odpalić to, co nam się pokazało, czyli te nasze kontrolne. Podłączyłem napięcie zasilania. Napięcie zasilania step sticków, czyli cyfrówka, jest podpięte zasilania z Arduino, czyli 3V. Zasilanie silników jest oddzielnymi od tymi z zasilacza z tego mojego małego zasilacza wzięte. I tutaj mam ustawione na przykład w tej chwili 15V, bo silniki są na 12, ale za to amperaż mam tylko 1A wypuszczam z poboru. One na 3 silniki, tylko 1A w tej chwili. No i dobra, i słuchajcie, przesuńmy sobie na przykład osią Y. Patrzcie. Możemy to spowolnić. Oś Y, nie? Teraz tak, oś Z. Jedziemy Z-em. Który to ten? I teraz góra-dół. To będzie to. Pyk. Fajnie się obraca, teraz do góry. Tu możemy sobie tyle, możemy sobie przyspieszyć. Czyli co? Słuchajcie, wystarczy styczniki, wystarczy płyteczka Arduino, która nam sygnał z USB przerobi na sygnał StepDir. I z bani. I silniki. Silniki maksymalnie do 2A. Mogą być ten NEMA 17, a jeszcze dzisiaj dla testów podłączymy, słuchajcie, taki silnik od dysku, bo jego się można rozkręcić, to chyba nawet do 12 tysięcy obrotów się udawało rozkręcić step stickiem, bo te coś dzieli nam kroki. No i zobaczymy. Ale to już za momencie. A teraz wiecie co zrobimy? Zamkniemy sobie to. Otworzymy sobie jakiś tam programik w STL. Otwórz. Okej, okay. O, widzicie? A, nie widać. Już wam, 5 sekund musiałem czekać, dopóki mi się tutaj okej zapaliło, o. Może jeszcze raz. Kup licencję. Ale to mało, dobra. Klikamy okej, po odczekaniu na czas. No i teraz co? Się otworzył nasz projekt płyteczki, słuchajcie. Płytka PCB. To, co wcześniej miałem zrobione we flagkamie. Jak widzicie, to jest mój mini OTL.
w SND. I słuchajcie, robimy, tutaj mamy możliwość kliknięcia playa. O, tutaj mamy możliwość kliknięcia playa. Tu oczywiście te zerowania nie przeprowadzamy, bo nie mam żadnych jeszcze na razie podpiętych tutaj kręcówek, to jeszcze nie jest w maszynie, nie? I słuchajcie, i zaczęło jechać. Patrzcie. Samo sobie się obraca. Możemy sobie z tego spowolnić. Jeśli nam się gubią silniki, to lepiej, żeby to powoli chodziło. Możemy to sobie przyspieszyć. Słuchajcie. Oś Z, góra, dół. A tu widzimy na tym, gdzie to zasuwa, nie? Co akurat tam dnie wycina. No to dobra, to trochę za szybko ta maszyna idzie. To możemy sobie spowolnić. Wszystko pięknie, ładnie, cichutko pracuje. W sumie tak, potrzebujemy step sticki, potrzebujemy Arduino Nano, potrzebujemy dwa programy, czyli jeden sterownik do Arduino i program do CNC. Jak widać, pracuje. Lecą współrzędne. Silniczki się obracają. Przy jednym amperze całkiem, że tak powiem, przyzwoito to moc ma. Bo tak jak krokowy, no. Silnik. Co to nam zrobiło? No i dobra, to teraz lajaj. Podetnijmy sobie ten silniczek. Cztery piny, cztery wyjścia, tylko musimy najpierw zmierzyć rezystancję na tych, żeby nie było przypału, że słuchajcie, to są 5-watowe silniki tylko. 30 ohmów, 12 V, wychodzi około 5 W. 0,4 A każdy silnik, tylko. Step stick wytrzymuje z radiatorem 2 A. On jest w strukturze tego układu. No, to jest standardowe step stick. Ja mam takie same w drukarce 3D. Będzie zapaśny, bo już tam z drukarcą jeden się zjarał. No i tak. Słuchajcie, działa. Wszystko chodzi, pracuje. Silniki się kręcą, jak widać. Będziemy działać. O, tu już mamy prawie wszystko podrukowane, jeszcze tylko tu osłony, mocowania na silniki, właśnie na to, na te silniczki. Tutaj będzie u góry, tutaj jest oś X, oś Y i nie, to Z. X, Y, Z, o, Z w pionie. Jak widać, wycina. A czy wycina? Jeszcze na razie nie wycina, no ale... Już niedługo. Najprostszym sposobem, słuchajcie, najprostszy sterownik do małych routerów z mięsi. Routerów, wycinarek. Dobra, będzie jeszcze bonus z tym silnikiem. Okej, słuchajcie, bonusa nie będzie, bo ponieważ ten silnik całkowicie inną ma rezystancję, tak jakbym się spodziewał. On jest całkiem inaczej zbudowany, są te silniki od dysków. Może kiedy w przyszłości wrócimy do tych silników od dysków. A tutaj jeszcze takich ze stacji dyskietek malutkich, tam mam to, ale nie będziemy tego testować, bo nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, w następnym odcinku ja już zaprojektuję płytkę, żeby nie było pajęczynki.
Wiem, że można tam kupić jakieś już złożone te płytki do sterowania. O, słuchajcie, w tej chwili jeb nie pracuje. To się pobierają największy prąd, jaki jest ustawiony właśnie za pomocą tych rezystorków na step stickach. Środek delikatnie letnie. Dobra. Się podobało, łapkę do góry. Się nie podobało, łapkę do dołu. Miejmy nadzieję, że komuś pomogłem. Bardzo prosty sposób odpalenia silników korkowych z programu CNC przez USB. Bo można byłoby jeszcze zrobić na zasadzie samych stepsticki, podłączyć pod port LPT i wtedy na przykład używać Mach trójki programu czy czegoś takiego, nie? Więcej informacji oczywiście tutaj na stronie tego STL.com. Linki do wszystkiego na dole w opisie. Pozdrawiam.